ufasz mi po prostu. Nie masz do mnie zaufania. Wiesz co, to jest naprawdę średnia przyjemność usłyszeć coś takiego po 20 latach małżeństwa. Średnia przyjemność. To co robiłeś dziś po południu? Każda scena to jest spotkanie dwójki bohaterów. Więc my się nigdy razem nie spotkaliśmy na scenie. W związku z tym też próbowaliśmy w takim nietypowym systemie dwójkowych scen. I tak naprawdę taką całość dopiero stworzyliśmy, tak jak klasycznie się robi w ostatnich dniach. I to jest jakaś charakterystyka tego przedstawienia. Dla mnie rzadko spotykana sytuacja. Faktem jest, że ten tekst jest tak napisany i tak świetnie przetłumaczony, że my czekając, ja przynajmniej czekając na swoje sceny i słuchając scenę przed moją ostatnią, która jest Tomka i Andrzeja, i słysząc reakcję publiczności, sama również się śmieje. Za każdym razem, mimo tego, że zagraliśmy około 100 razy to przedstawienie, ono mnie za każdym razem bawi. Tak, jest też charakterystyczne, jeśli chodzi o używanie języka. No, oprócz anegdoty, to jest w bardzo specyficzny sposób napisane, w inteligentny sposób, jeśli chodzi o językową stronę. Dlatego tłumacz się wyjątkowo spisał, bo jest to zabawa z słowami. Mojego brata, oczywiście, że Fryderyka po prostu. No. Widzimy się z tobą. A, i pamiętaj, jestem uczulona na fistaszki. Halo? Co? Przestań, musimy kończyć, mamy dużo pracy. No wiem, tak. Nie jest z nią najlepiej. Państwo sami ocenią, czy warto mówić prawdę, czy trzeba czasami troszeczkę zachachmęcić i podkolorować prawdę, troszeczkę fałszu, kłamstwa, żeby na przykład komuś nie zrobić... Nie skrzywdzić kogoś. Skrzywdy, właśnie to chciałam powiedzieć. Ja jestem tutaj po raz pierwszy, chyba gram tutaj i mówię prawdę, że bardzo mi się tutaj podoba. Jest piękna sala, świetna akustyka, wspaniali widzowie i bardzo nam się tutaj dobrze naprawdę grało prawdę. A ty mnie dasz jakieś wiadomości od swojego ojca ostatnio? Nie, nie, nie. Od kiedy umarł? Nie.